Może się włączę od Slacka. Jeszcze, tak. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo przepraszam za spóźnienie. Nie szkodzi. Dzień dobry Państwu. Piotr Bruliki z Fundacja imienia Janusza Kurtyki. Fundacja imienia Janusza Kurtyki zaprasza na kolejną debatę z cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość. Jak prowadzić stosunki międzynarodowe w kontekście przeszłości 2.0. W dzisiejszej debacie udział wezmą pani Agnieszka Romaszewska-Guzy, dyrektor telewizji Bielsat, pan profesor Aleksander Krawcewicz, Centrum Studiów Białoruskich Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, pan dr Jakub Olchowski, Instytut Europy Środkowej, pan Kamil Kusiński, Ośrodek Stosunków Wschodnich. Dyskusję poprowadzi pan dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej, a temat dzisiejszej debaty, bardzo gorący w mediach i w społeczeństwie, relacje polsko-białoruskie, współczesne wyzwania stosunków polsko-białoruskich. Wsparciem technicznym dzisiejszego spotkania gości tutaj zapewnia blogpress.pl, jest partnerem medialnym całego cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość, patronat medialny cyklu O Bieli do Rzeczy oraz historykom.pl. Natomiast partnerem cyklu jest Stowarzyszenie Studenci dla Rzeczpospolitej. Natomiast cały cykl Historia, Prawda, Teraźniejszość stanowi część zadań publicznych finansowanych ze środków Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich, a także jest to część projektu dofinansowanego ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra. Oddaję teraz głos prezesowi Fundacji Janusza Kurtyki, panu Pawłowi Kurtyce. Szanowni Państwo, dzień dobry. Witam bardzo serdecznie Państwa, którzy oglądają tę transmisję online w formie publiczności oraz naszych drogich prelegentów, których kolega Piotr przed chwilą przedstawił. Bardzo serdecznie dziękuję w pierwszej kolejności w imieniu Fundacji za chęć wzięcia udziału w tej dyskusji, za chęć podzielenia się swoimi obserwacjami, spostrzeżeniami dotyczącymi sytuacji na Białorusi. To jest dla nas jako Fundacji bardzo współczesny temat. My generalnie rzecz biorąc zajmujemy się bardziej przestrzenią przeszłości i wpływu tej przeszłości na teraźniejszość, na obecną sytuację Polski, również geopolityczną, ale w przestrzeni właśnie dotyczącej tematów historycznych, bądź dotyczących tematów związanych z przeszłością. Natomiast zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie tej debaty, dlatego że w tym roku w ramach cyklu Historia, Prawda, Teraźniejszość szczególnie postanowiliśmy przyjrzeć się stosunkom polsko-białoruskim między innymi. I organizowaliśmy już kilka debat dotyczących tych stosunków właśnie w kontekście przeszłości, mniej lub bardziej odległej. No i tak się stało, że niespodziewanie dla nas i pewnie dla wszystkich Państwa, no temat nagle urasta do rangi takiej historycznej chwili, jeśli chodzi o to, co dzieje się w tym momencie za naszą wschodnią granicą na Białorusi. Są takie momenty w życiu państw, narodów absolutnie przełomowe, które zmieniają bieg prowadzenia spraw, zmieniają bieg historii i przechodzą do tej historii jako istotne punkty zwrotne. No i to jest nasze pierwsze pytanie tak naprawdę, już tak wprowadzając do tej debaty. Czy możemy mówić o tym, że w tym momencie mamy do czynienia z punktem zwrotnym, na ile może to, co się obecnie dzieje, sprawić, że będziemy mieli kolejną datę, którą może u nas w szkole tak nie do końca będzie się tego uczyć, ale jednak ci, którzy będą się interesowali historią naszej przestrzeni otaczającą Rzeczypospolitą, no, będą uważali, że ta data roku 2020 w związku z wyborami na Białorusi będzie bardzo istotna.
Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam. To moje pytanie wprowadzające niejako chciałem pokazać, że z punktu widzenia fundacji to właśnie jakby w ten sposób patrzymy na te kwestie już w oderwaniu od takiej faktografii dnia codziennego. Staramy się obserwować tą rzeczywistość nieco z większego dystansu, bardziej z lotu ptaka. No i spróbujmy się dzisiaj, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcam, właśnie zastanowić też pod kątem tego rodzaju spojrzenia, jak wydarzenia, których jesteśmy świadkami, mogą skutkować w przyszłości i czy rzeczywiście ten przełom się dokonuje, czy może się dokonać, a być może już się dokonał, tylko jeszcze po prostu tego nie wiemy. Ja w tym momencie oddaję oczywiście głos prowadzącemu, czyli panu doktorowi Szabaciukowi. Bardzo serdecznie jeszcze raz dziękuję za przyjęcie zaproszenia i życzę owocnej dyskusji. Mikrofon proszę włączyć. Przepraszam, włączę mikrofon, żeby po głosu nie było. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i zaufanie, jakim obdarzyła mnie fundacja. I powiem szczerze, osobiście jest to dla mnie wielki zaszczyt, że mogę z tak znamienitymi panelistami podyskutować dzisiaj o Białorusi. Uzupełnię tylko jeszcze wprowadzenie, że pan Kamil Kusiński z Ośrodka Studiów Wschodnich, oczywiście analitykiem, mało się Chochlik wkradł, a ja jeszcze reprezentuję Katolicki Uniwersytet Lubelski, a pan doktor Kuba Luchowski Uniwersytet Marii Skłodowskiej. Tak więc to może zacznijmy od tego pytania właśnie, czy obserwujemy teraz na Białorusi taki moment przełomowy, trochę jak rok 91 czy 89, czy to nie jest jednak ta ranga tych wydarzeń, jak Państwo myślicie? Może tam zacznijmy od pani dyrektor Agnieszki Romaszewskiej-Guzy, bo kobieta i jako osoba, która aktywnie działa w przestrzeni medialnej i ma kontakt o wiele lepszy pewnie niż my z tym, co się dzieje teraz na Białorusi. Może ona właśnie nas prowadzi w tym temat. Znaczy ja myślę, że to jest bezsprzecznie moment historyczny. To nie ulega najmniejszej wątpliwości dla wszystkich, którzy obserwują tą naszą i naszą przestrzeń w ogóle, tak jak to ty mówił przed chwilą Paweł Kurtyka, znaczy obserwują w ogóle naszą przestrzeń geograficzną, tą tej dawnej Rzeczpospolitej, jak i dla samej Białorusi oczywiście. No na czym polega ta historyczność tego momentu? No po pierwsze na tym, że moim zdaniem jest to jeden z takich istotniejszych chwil, momentów narodotwórczych dla Białorusi, to znaczy no możemy obserwować tak naprawdę, jak, bo to też znowu była mowa o historycznym kontekście tego wszystkiego i akurat wszędzie, na pewno wszędzie, ale w szczególności na Białorusi ten kontekst historyczny jest ważny bardzo. To jest aż paradoksalne, bo czasami wydaje się, że jak może historia wpływać na coś, gdzie ona w zasadzie wydaje się, że została zatarta kompletnie, że jej nie ma, a jednak okazuje się, że jest. To znaczy okazuje się, że skąd się coś wyłania. To jest jedno z bardziej tajemniczych zjawisk w ogóle, bym powiedziała, w badaniu społeczeństw. No i dla mnie to jest rzeczywiście taki moment, kiedy my widzimy, że na te ulice białoruskich miast nagle wyłoniły się te biało-czerwono-białe sztandary, których już miało w ogóle nie być w zasadzie. I nawet to bardzo taka zabawna sytuacja, gdzie siostra jednego z moich przyjaciół właśnie napisała do niego, już no pani 50 parę lat, napisała, że nigdy nie sądziłam, że będę szyła biało-czerwono-białe tam flagi dla swojego wnuka, żeby on mógł właśnie z tym wyjść na ulicę. I okazało się, że Białorusini się czują Białorusinami, bo jako kto oni bronią tego? Bronią się przed Łukaszenką. No jako Białorusini, bez wątpienia się nie bronią. I to jest bardzo ważny aspekt tych wszystkich wydarzeń, to warto zresztą o tym porozmawiać potem może, bo to jest, chodzi o to, że oni się nie bronią jako ludzie ruskiego miru na przykład przed Łukaszenką, oni się bronią jako Białorusini. To jak oni rozumieją tą białoruskość, to jest jeszcze inna sprawa, jak bardzo ona jest zdefiniowana albo jak mało, ale niewątpliwie taka, bronią się jako Białorusini. Więc w tym sensie uważam to za bardzo istotny moment narodotwórczy w historii Białorusi i ważny moment w historii całego regionu. Pan Kamil Kusiński może coś do tego wypowiedzi? Tak, to może już do kwestii budowy narodu, tworzenia się
Ja lodu już niewiele dodam, bo tu się zgadzam z panią dyrektor, rzeczywiście obserwujemy taki proces. On jeszcze jest bardzo świeży i mam wrażenie, że Białusini nadrabiają wieloletnie z zaległości w kilka dni, bądź przynajmniej takie sprawiają wrażenie. Na bardziej zdystansowane analizy, pogłębione, to myślę, na razie jesteśmy w toku obserwacji obywatelskiej, też bardzo ważne. Emancypacja obywatelska Białorusinów. Te wybory prezydenckie z punktu widzenia Łukaszenki miały być kolejnym rytuałem wyborczym, gdy dialektycznie się zaniża frekwencję, formalnie ją zrzając. To ja wiem, że to może być sprzeczne, absurdalne, ale władze białoruskie tak działały przez lata, jeśli chodzi o wybory. Nie starały się nie upolityczniać dyskursu i nie zdać politycznie Białorusinów, aby się nie interesowali za bardzo i nie zadawali zbyt wielu pytań, bo za to można dostać po głowie, mówiąc bardzo już tak, to jest niebezpieczne i nie warto, bo po co? Wystarczy pójść, zagłosować, a jak ktoś nie pójdzie, to za niego zagłosują, dopiszą, że po prostu głosował. Więc ta frekwencja miała być aktywnego uczestnictwa ludzi, obywateli. No i właśnie obywateli. Wcześniej władze białoruskie myślały, że mają większości poddanych, mówiąc tak trochę historycznie, ale to jest, podoba mi się takie trochę obrazowe, kiedy poddani stają się obywatelami, gdzie już właśnie zaczynają zadawać pytania, gdzie pytają się, gdzie jest protokół, dlaczego on został przerwany, gdzie są autentyczne wyniki, gdzie robotnicy, to jest wielka niespodzianka. Strajki, właściwie próby strajków, nie doszło w żadnym przypadku do pełnego strajku, gdzie stanęłaby zupełnie produkcja. Było straszne zamieszanie w mediach na ten temat, ale zbadałem dokładnie temat i staram się go szczegółowo monitorować, że żadnego strajku w pełni nie udało się zorganizować. Tym niemniej fenomen istnieje i to, że robotnicy, którzy zawsze byli jednym z filarów dla Łukaszenki, dani, a nie obywatele, którzy za pewne gwarancje socjalne, za święty spokój, za bezpieczeństwo, również bezpieczeństwo ich dzieci, takim spokojnym krajem, godzili się z tym, nie interesowali albo ograniczali się do tego, że krytykowali Łukaszenkę w kuchni przy butelce mleka lub ewentualnie czegoś. Tymczasem wyszli publicznie, zbierali się spontanicznie na obszarze, na terytoriach swoich zakładów pracy. To były niemałe zakłady, nie wiem, jakimś tam napięciem. I oni się nawzajem pytali, kto na kogo głosował. Pamiętam te filmy do dziś, sprzed 2 tygodni, kiedy 30, 40, 100 mężczyzn chórem podnosi się i krzyczą za Tichanowską w różnych zakładach. To obywatele, to są zalążki postawy obywatelskiej. I nie peszyło ich wcale to, że przyjeżdżał premier na przykład do zakładów traktorowych, przyjeżdżała Natalia Kacianowa do telewizjanka, do jednego z zakładów zbrojeniowych. Rozmawiali jak obywatele z władzą, która od nich powinna zależeć i na którą oni głosowali. Znaczy w tym przypadku, od której mogą oczekiwać i pewnie żądać. Oczywiście to jest początek pewnego procesu i to jest tylko część społeczeństwa. Te wiece organizowane dla poparcia Łukaszenki, one, ja się tu nie zgadzam z taką popularną tezą, że one się składają wyłącznie z osób, które zostały przymusowo zwiezione i które zostały zmuszone, nie wiem, przed emeryturą. Tam nie tylko są tacy ludzie. Łukaszenka wciąż ma swoich zwolenników, ale znaczne. Ja się nie zgodzę. W ogromnej przewadze to są tacy ludzie. Dobrze, no to nie zgadzamy się w tej kwestii. Ja uważam, że Łukaszenka. Że Łukaszenka wciąż jeszcze ma pewne atuty, ma coś do zaoferowania ludziom. Oczywiście nam się to może nie podobać, ale on może jeszcze pewnymi rzeczami grać. Chociażby tym, że uruchamia stare stereotypy, które mogą na nie ci tutaj, którzy demonstrują na ulicach, oni wprowadzą tylko chaos i bezwład i wrócimy do nędzy lat 90. Dla nas to jest absurdalne, ale pamiętajmy, że społeczeństwo jest bardzo wielu różnych ludzi i różnych grup społecznych. Tym niemniej, znaczna część społeczeństwa jest teraz w pewnym pobudzeniu politycznym. Napisał parę tygodni temu, narodził się Białorusin polityczny. I to jest taki Białorusin, który interesuje się polityką, który żąda, już nie tylko prosi, a żąda. I to jest proces nieodwracalny i to nawiązując do pytania pana Pawła Kurtyki, chociażby z tego względu, tej obywatelskości, tej eksplozji obywatelskości Białorusinów, powinniśmy tę datę zapamiętać. To jest rzeczywiście w tym sensie jakiś moment zwrotny przed dłuższym procesem, który nas czeka oczywiście. Dziękujemy serdecznie. Teraz pytanie do pana doktora Jakuba Olchowskiego. Jak pan myśli, z czego wynika ta masowość tych protestów? Bo
Oczywiście poza tym zrywem, tym elementem, który no, jest takim ogromnym zaskoczeniem, jest masowość. Jak pan myśli, jakie mogą być przyczyny tak masowego zrywu społeczeństwa, tego entuzjazmu, który widzimy na ulicach Białorusi? Przede wszystkim również dziękuję Fundacji za zaproszenie i chciałbym przy okazji zaznaczyć, że tutaj prawdziwymi ekspertami od Białorusi są osoby, które się koncentrują w swoich badaniach, w swojej działalności na Białorusi, czyli pani dyrektor Romaszewska i pan Kamil Kusiński. Natomiast dla mnie to jest fenomen z punktu widzenia analizowania stosunków międzynarodowych w ogóle. Oczywiście szczególnie na tym obszarze poradzieckim. I w tym kontekście jeszcze chciałbym chwilkę nawiązać do tego, co już zostało powiedziane, bo to bardzo ważne rzeczy są. Bardzo ważną rzeczą jest wskazanie na to, że ten moment, bo to jest niewątpliwie moment, jeżeli to nie jest koniec Łukaszenki, to na pewno to jest początek końca Łukaszenki. Natomiast to jest też taki moment, który generuje przynajmniej na tę chwilę więcej pytań niż odpowiedzi. I to jeszcze zobaczymy, co z tego wyniknie, jak to się skończy. Natomiast bez wątpienia to jest niesłychanie ważny moment, taki właśnie, jak pan prezes powiedział, do zapisania w podręcznikach. To jest ten moment, bardzo ważny moment dla procesu narodotwórczego Białorusi i to w różnych wymiarach, bo nie tylko jeżeli chodzi o tożsamość narodową Białorusinów, ale także o to, że to, co jak powiedział pan Kusiński, o to, że tworzy się naród polityczny, a to jest niesłychanie ważne, zwłaszcza na obszarze poradzieckim, który jest jaki jest pod tym względem, wszyscy sobie z tego zdajemy sprawę. I jeszcze jest jeden wymiar, właśnie wymiar międzynarodowy tego procesu narodotwórczego, dlatego że wreszcie po dekadach, po prawie 30 latach od tego, jak tego momentu, kiedy Białoruś ogłosiła niepodległość, to po 30 latach dopiero na Zachodzie, czy poza Białorusią, ludzie zaczynają dostrzegać Białoruś, że w ogóle istnieje i że to nie jest jakaś taka amorficzna masa jakichś ruskich, jak to bardzo często niestety wyglądało i w Polsce też tak Białoruś była postrzegana. Zaczyna być dostrzegana jako nie tylko jako państwo, ale właśnie jako naród. Naród, który jest świadomy, naród, który składa się, jak już właśnie słyszeliśmy, z obywateli. To jest zupełnie nowa jakość i to jest absolutnie fenomen. A propos protestów masowych, i tu taka ciekawostka, znaczy już wiele osób na to zwracało uwagę, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Zwróćmy uwagę, że przez te 2 tygodnie nie słyszałem o wypadku, żeby jakiś sklep został splądrowany, żeby jakiś samochód ktoś podpalił, a krążyły te zdjęcia po internecie, czy to wolontariuszy zbierających śmieci po demonstracjach, czy te zdjęcia, kiedy setki tysięcy ludzi idą ulicami Mińska na przykład, ale zostawiają korytarz, żeby komunikacja miejska mogła jeździć. To jest fenomen, to jest absolutny fenomen. Natomiast skąd on się wziął, to jest niesłychanie trudna sprawa i tu wielu socjologów będzie sobie na tym zęby łamało, ale wydaje mi się, że tak najprościej i po ludzku, a ludzie mieli dość. Ludzie mieli dość i tu pewnie jeszcze ten wątek się tu pojawi, bo oni mieli dość przede wszystkim, tak mi się wydaje, z osoby Łukaszenki. Dlatego, że to nie jest, to tutaj porównania, które się pojawiają Białorusi, tego co się dzieje na Białorusi z tym, co działo się na Ukrainie kilka lat temu, to nie są właściwe porównania, dlatego że to jest porównywanie dwóch rzeczy nieprzystających do siebie. Białorusini nie wyszli na ulicę z flagami Unii Europejskiej w przeciwieństwie do Ukraińców. Białorusini nie wyszli z hasłami antyrosyjskimi w przeciwieństwie do Ukraińców. Oni moim zdaniem po prostu mają, tak zupełnie kolokwialnie nawet mówiąc, oni mają dość wielu różnych rzeczy. Tu się na to złożyła i recesja gospodarcza, i pandemia, i to w jaki sposób władze zareagowały, powiedzmy w cudzysłowie, na tę pandemię. I także działania samego Łukaszenki, to co on robił w relacjach także międzynarodowych z Rosją i z Zachodem również, i to kreowanie się na jedynego obrońcę niepodległości i suwerenności Białorusi.
I oczywiście to też, co już się tutaj pojawiło, traktowanie społeczeństwa białoruskiego jako poddanych. Nie jako obywateli, tylko jako poddanych. A społeczeństwo białoruskie dzisiaj, a 10 jeszcze i 20 lat temu, to jest już zupełnie inne społeczeństwo. Dziękujemy serdecznie. Teraz mam pytanie do pani dyrektor. Takim ciekawym wątkiem jest opozycja, bo teraz obserwujemy taki fenomen konsolidacji owej opozycji i nasuwa się takie pytanie samo przez się, czy to jest zjawisko chwilowe, które było konsekwencją kampanii wyborczej, wyborów i później tej sytuacji wyborczej, czy jakiś taki proces dłuższy w czasie być może. No i też kwestia taka, czy tej opozycji trochę nie brakuje przywódców. Czy są ci przywódcy, czy dopiero musimy czekać na tych przywódców jeszcze, czy oni dopiero się wykształcą? Oczywiście znamy pewne nazwiska. Pytanie jest takie, czy oni się cieszą tymu wśród opozycji i czy będą w stanie oni zjednoczyć wokół siebie całą opozycję? No i też ta kwestia rady konsultacyjnej, jak na koniec to się łączy z tym pytaniem. Czy ta formuła jest dobra, czy po prostu kolektywne ciało nie będzie w przyszłości obszarem, gdzie władze będą mogły ingerować w jakiś sposób i rozbijać jedność opozycji. Tak, no może ja, jako że mam temperament polemiczny, to ja może najpierw zacznę od polemiki, małych polemik, elementów polemiki z moimi przedmówcami. To zawsze jest ciekawiej posłuchać, a potem się jeszcze odniosę do tego, co tu pan pyta. To znaczy, pierwszy element polemiki jest taki, skąd ja biorę te moje stwierdzenie, że na tych wiecach pro-łukaszenkowskich to jest 70% zwiezionych, a 30% może jakiś jest tam zwolenników. Prawda? Ja je biorę, to tak jak sędzia sądzi na bazie prawa i doświadczenia życiowego, to ja sobie przypominam na przykład, że było takie, to moja mama ostatnio to przypominała mi szczególnie, bo jednak miałam 14 lat wtedy, no ale niemniej trochę to pamiętam, to znaczy jak sprowadzano ludzi na wiecu w sprawie Warchołów w Radomiu i Ursusie i tam też była masa ludzi, teraz pytanie jest takie, jaka procent ludzi był przekonany, że w Radomiu i Ursusie są Warchoły? No pewnie jakiś był, ale jednakowoż nikt nie miał żadnej odpowiedzi, że jednak przytłaczająca większość była tam spędzona pod przymusem i ta atmosfera jest po prostu, się daje odczytać i to ja może... Ja to tak widzę. Co oczywiście nie znaczy, że Łukaszenka na przykład na bardzo głębokiej prowincji, tak nasz kolega mówił, że na wsiach cieszy się jakimś wciąż jeszcze poparciem. Oczywiście jest racją, i tu ja nie będę polemizować z tym stwierdzeniem, że Łukaszenka ma do czego się odwołać, bo pewne struktury myślenia Białorusinów zostały ukształtowane przez Związek Sowiecki następnie ostatnie 26 lat. I w ramach tych struktur niestety no mieści się ten pomysł, problem chaosu, problem wroga, bo przecież NATO może nas najechać. Niektórzy naprawdę szczerze uważają, że może, a może to NATO jednak chce najechać? Nie wiadomo przecież do końca. Także tu się oczywiście z tym zgodzę i tylko z lekkim takim dodaniem, że bardzo to w tej chwili będzie eksploatować wspierająca Białoruś propaganda rosyjska. Druga sprawa to jest, czy to jest podobne do Ukrainy, czy nie. To zależy na jakim poziomie ogólności to porównywać. To znaczy, jak się patrzy na pewnym poziomie szczegółowym, oczywiście nie. To znaczy, tam były te, jak słusznie pan zauważył, tam były te elementy, prawda, że takie bardzo wyraźnie proeuropejskie, Ukraina uciekała na zachód, wyraźnie antyrosyjskie, tutaj to nie ma, wyraźnie nie ma. Zresztą no, Białoruś zdaje sobie sprawę prawie, że od dziecka do staruszka, że ma to takie specyficzne, strategiczne położenie, w którym ona nie może, no, nie bardzo może nawet pozwolić na ucieczkę na ten zachód. A co ona miałaby zrobić? Jak ona miałaby uciec? To znaczy, to zawsze mi moi przyjaciele tłumaczą, że gdyby Putin naprawdę chciał pognębić Łukaszenkę, to miałby na to parę bardzo dobrych sposobów, po których na przykład wstrzymanie relacji gospodarczych w postaci eksportu białoruskiego, po których pół roku i Białoruś już byłaby, że tak powiem, leżałaby plackiem. Także tutaj niestety, więc w tym sensie ta Białoruś nie jest oczywiście antyrosyjska, ale w czym ono to jest podobne? Znaczy to jest podobne w pewnym upodmiotowieniu, poczuciu podmiotowym ludzi. To znaczy ludzie czują się podmiotem i tak samo czuli się na tym Majdanie. To znaczy ludzie nagle poczuli się gospodarzami.
To jest rzeczywiście fenomen, to też pan Kamil przed chwilą mówił i to jest prawda, to uobywatelnienie. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że mamy jakby takie trochę dwa perspektywy spojrzenia, bo rozumiem, że pan Olechowski ma takie szersze i to też jest ważne, żeby w ogóle Białoruś na mapie została zobaczona. Ja pamiętam, to tak jeszcze tytułem anegdoty na koniec tego elementu powiem, że jak przyjechałam tylko byłam jeszcze w Stanach na samym początku lat 90. i tam po raz pierwszy te kraje uzyskiwały, jeszcze ja tam właśnie byłam, kiedy te kraje uzyskiwały niepodległość. I wtedy zobaczyliśmy z mężem tam taką mapę, gdzie w ogóle zapomniano o Białorusi. Ktoś po prostu, nie pamiętam, bo w którejś z telewizji, Ukraina już była, Litwa, Łotwa, Estonia były, a po środku myśmy graniczyli z Rosją, bo ktoś zapomniał, że tam jest jakaś Białoruś, więc to taki był poziom świadomości, tak wizualnie zaprezentowany. Wracając teraz, przechodząc do tej rady. To jest tak, po pierwsze jest pytanie, czy Białorusi brak przywódców. Każda znowu rewolucja ma swoją specyfikę. I bardzo trudno powiedzieć, że to jest właściwa specyfika, czy ona jest niewłaściwa. Niewątpliwie ona nie ma przywódców również dlatego, że z dwóch przyczyn. Po pierwsze z prostego ludzkiego strachu, bo każdy, który się będzie tym przywódcą realnie, to ma szansę zostać zamknięty po prostu. A druga rzecz jest taka, że ludzie się bardzo boją odpowiedzialności, że jak wezwą, to się w 2010 tak stało, że potem nie było końca tym oskarżeniom wzajemnym i kłótniom, kto spowodował pobicie ludzi, jakby eskalację i tak dalej. I tutaj wszyscy bardzo tego unikają. W związku z tym każdy boi się powiedzieć, co robić dalej. I w gruncie rzeczy to się tak toczy, jakby to powiedzieć, tak jakieś tam przywództwo oczywiście jest, to nie jest tak, że go całkiem nie ma, ale ono jest takie prawie niedostrzegalne w gruncie rzeczy. I to ma swoje zalety i ma swoje wady. No wady ma niewątpliwie, dlatego że to jest takie amorficzne szalenie. Ten ruch jest taki amorficzny. Z jednej strony on jakoś jest zjednoczony, bo nawet opozycja, która moim zdaniem, i to jest taka teza, którą chciałam postawić dosyć ostra, to znaczy, że opozycja białoruska ta dawna opozycja się potwornie zgapiła, potwornie po prostu. Znaczy nie zauważyć, że naród się budzi, no to dla ludzi, którzy się niby tym zajmują, to jednak jest poważny problem, uważam. A oni uważam, że tego nie zauważyli. Znaczy tak się tak byli wpatrzeni, jakby to powiedzieć, już przez te 20 lat tak przerabiali tą sztuczną rzeczywistość różnych, nie wiem, projektów, programów i tak dalej, że zapomnieli, że naród jeszcze jest oprócz tego jakiś i że to na to trzeba też patrzeć. Więc to w gruncie rzeczy, znaczy tu jest różnica wielka na przykład z naszym sierpniem 80 czy sierpniem 88, to różne można porównania robić, że jednak w Polsce to cała ta opozycja ruszyła do tych stoczni, próbowała to jakoś ustawiać, choć czasem to było bardzo niezdarne. Ostatnio mi kolega przypominał, jak wyglądało w stoczni Warskiego w strajk, że to było naprawdę niesłychanie takie nieudolne na początku, strasznie w stoczni w Szczecinie. No ale tak czy inaczej to ruszyło, a tutaj ci ludzie byli po prostu sami zupełnie, tak? I nawet tak się patrzono na nich z podejrzliwością, że oni po rosyjsku mówią i to chyba niedobrze. No więc taka jest, także ja widzę jeszcze bardzo wiele wyzwań przed tą opozycją. Jak ona się ukształtuje, też nie wiadomo, ale na pewno ona już będzie. Znaczy to nawet jeżeli się zmniejszy, to ona będzie i to bardzo duża, to będzie poważna siła, w jakichś formułach poważna siła. Ja ponownie mam też pytanie do pana Kamila Kłosińskiego o opozycję. Jaki jest jego punkt widzenia? Czy to jest siła, która faktycznie się kształtuje i ma szansę być realną siłą polityczną do Białorusi w przyszłości? Czy to jest tylko taki zryw chwilowy, wywołany entuzjazmem społecznym i który się po prostu skończy wraz z presjami reżimu Łukaszenki? Jak pan uważa? Największą siłą w tej całej sytuacji i największym potencjałem jest naród, czy obywatele, nie wiem. To jest główny podmiot i oczywiście to może brzmieć jak truizm, ale w sytuacji, gdy brakuje liderów, bo ja też tak uważam i o tym wielokrotnie tekstach po wyborach, które powstawały, że brakuje wyrazistego przywództwa w tej rewolucji, bez rewolucji tak naprawdę, bo to nie jest pełnowymiarowa. No to w tej sytuacji, gdy jest ta próżnia, gdy brakuje lidera,
to rzeczywiście ten ruch obywatelski, oddolne inicjatywy, różnego rodzaju spontaniczne inicjatywy. Na przykład dzisiaj odwołano profesora kardiologii, bardzo znanego na Białorusi ze stanowiska w jego klinice, którą prowadził państwowej. I tutaj tych ludzi nikt nie namawiał, podejrzewam. To tak nie działa w tym przypadku. Oni spontanicznie, cały jego personel wystąpił w jego imieniu. Ja widziałem nagranie wideo z tego, zakrzyczeli PO ministra zdrowia, bo jeszcze nie jest to pełny minister. Dawny minister został gubernatorem grodzieńskim. To jest też ciekawa historia, żeby pacyfikować Grodno, które było takie dość szczególnie zbuntowane i to odróżniało się od innych części Białorusi. Więc tutaj takich inicjatyw jest sporo, a brakuje. I na jeszcze jedną ważną rzecz chciałbym zwrócić uwagę. To widać dobrze na przykładzie Rady Koordynacyjnej do spraw pokojowego przekazania władzy. Ja byłem specjalnie pełnej nazwy, ona jest trochę długa, ale tak to się w pełni nazywa. Ta rada miota się od ściany do ściany. Widać wyraźnie brak strategii, konsekwencji, co też nie jest do końca winą tych ludzi, bo sytuacja jest trudna. Prosta sprawa. Kiedy rada powstawała w zeszłym tygodniu, to jest dość świeży twór, po pierwsze podjąć dialog z władzami, co wynikało też z jej nazwy, czyli dialog o pokojowym przekazaniu władzy. W związku z tym, co było do przewidzenia jeszcze zanim ta rada powstała, że Łukaszenka nie jest zainteresowany żadnym dialogiem z jakąkolwiek radą, jakkolwiek ona by się nie nazywała, o dłuższej czy krótszej nazwie, no to rada zawisła w próżni, ponieważ nie miała żadnego programu politycznego, poza tym postulatem, że trzeba przeprowadzić ponowne wybory, a jeszcze wcześniej naiwnie uważano w dniach po tych wyborach, że trzeba ponownie przeliczyć głosy. Ktoś w końcu przytomnie zauważył, że część głosów została zniszczona, bo zawsze tak się robi, więc nawet nie dałoby się z tym przejść dalej do ponownych wyborów. Łukaszenka nie chce o tym rozmawiać, nie uważa za partnerów opozycji. W związku z tym Rada, która początkowo miała być takim gremium właśnie myśli o przyszłości Białorusi, proponuje reformy, takim gremium ekspercko-politycznym, to jest z dodatkiem bardzo cennym oczywiście różnego rodzaju twórców, ludzi kultury, w tym i noblistki Swietłany Aleksijewicz, która jest zresztą w prezydium tej Rady, to ta Rada zaczęła się przekształcać w masowy ruch społeczny. Ogłoszono tak trochę z zaskoczenia, mnie też to trochę zaskoczyło, chyba wszystkich, dla wszystkich była to niespodzianka, prezydium Rady ogłosiło ideę, żeby każdy obywatel wstępował do Rady. Kto tylko chce, kto tylko poczuwa się na siłach, czyli ten format ekspercki został rozbity. Przechodzimy w format rzecznego. Kiedy kończyłem dzisiejszy tekst wiszący na stronie ośrodka, tę najnowszą notatkę oceniającą wydarzenia na Białorusi, ta rada liczyła według stanu na dzisiaj 2000 członków. No to jest liczebność udanej demonstracji sprzed wyborów prezydenckich jeszcze na Białorusi, ale z pewnością nie jest już to gremium eksperckie. Wyobraźmy sobie pracę 2000 ludzi, którzy chcą coś ustalić i co robić dalej. Brakuje strategii WSU. Największym kapitałem wciąż jest olbrzymi potencjał, olbrzymie desperacja ludzi i tak naprawdę gniew społeczny, gniew obywateli, którzy mają dosyć. Tylko obszar do zagospodarowania przez różne siły i niekoniecznie przez takie, które życzą Białorusi dobrze. Jeden jeszcze ważny aspekt, ja myślę, że to popełniliśmy w dalszej części dyskusji, jest to granie przez Łukaszenkę na spółkę z Rosją przy wsparciu rosyjskich dziennikarzy z Russia Today na głębokie podziały w białoruskim społeczeństwie. W kontekście zwolenników Łukaszenki, jemu może nabijać punkty teraz też to, że jednym z głównych tematów jego narracji stała się rzekoma antyrosyjskość tej opozycji. Rosyjskich. Wielu Białorusinów, szczególnie starsze pokolenie, ludzie prostsi ze wschodniej Białorusi, ale nie tylko, również i z zachodniej, są pozycji i nie wyobrażają sobie, że ten kraj, ich kraj, ich Białoruś miałaby się od Rosji w jakikolwiek sposób odsunąć, już nie mówiąc o oderwaniu. Na tym można grać. I też otwiera to pole do działania również siłą prorosyjskim, tak zwanym siłą rosyjskiego świata, które stają się na Białorusi za przyzwoleniem Łukaszenki, niestety. Dziękujemy serdecznie za wypowiedź. I tak nawiązując do pana ciekawej bardzo wypowiedzi, chciałem przywołać takie słowa znanego doradcy Władimira Putina, Andrzeja i Iwarianowa, który mówił w jednym z wywiadów, że obecnie na Białorusi obserwujemy jakby takie zderzenie dwóch koncepcji, koncepcji modernizacji i westernizacji. I w pewnym sensie ta masowość protestów, ona wynika z tego,
że część społeczeństwa, duża część społeczeństwa dąży do po prostu demokratyzacji państwa, do uzyskania większych swobód, do większego otwarcia też na zachód, ale na wschód także, niekoniecznie tylko na zachód. Więc i tutaj Rosjanie mogą się tego obawiać, tak? Ponieważ takie procesy, takie zjawiska obserwowane w bratnim narodzie, w najbliższym sojuszniku federacji, w państwie, które jest federacji, to jest powód do niepokoju. Teraz chciałem zapytać pana Jakuba Olchowskiego, a potem także państwa, czy tutaj te wydarzenia na Białorusi, one naprawdę nie są szczególnie niebezpieczne dla samej Federacji Rosyjskiej i czy nie można, czy to możemy powiązać te wydarzenia na Białorusi obecnie z otruciem Aleksieja Nawalnego? Bo to jest też temat ciekawy i często badacze łączą dwa wydarzenia, pokazując, że to jest dowód na to, że Federacja Rosyjska wystraszyła się tego, co obserwujemy teraz na Białorusi. Federacja Rosyjska się nie mogła wystraszyć, bo niczego się nie boi. Ale to mogę jeszcze dwa zdania na temat opozycji, bo jeśli można, bo dobrze by było, gdyby to bardzo mocno wybrzmiało, to co się już pojawiło. Myślę, że w przypadku właśnie tej starej opozycji, tej, która gdzieś tam sobie na kanapach funkcjonowała do tej pory, myślę, że można taką tezę zaryzykować, że właściwie trochę to wyglądało i wygląda jak opozycja koncesjonowana. Ona trochę służyła de facto Łukaszence jako taki listek figowy, którym, znaczy jako pewna zasłona, jako, była fasadowa opozycja, dzięki której Łukaszenka mógł w tych okresach, kiedy kokietował Zachód, mógł mówić, nie no patrzcie, przecież u nas jest opozycja, jesteśmy normalnym, demokratycznym państwem. Ba, nawet wypuszczamy tych opozycjonistów za granicę i oni mogą jeździć, opowiadać na tych różnych waszych seminariach, jak to u nas jest źle. Taka jeszcze anegdota mi się przypomniała a propos tej opozycji, czy akurat w tym wypadku Związku Polaków na Białorusi, który no właściwie en bloc jest traktowany przez Łukaszenkę jako opozycja. To też pokazuje skalę działań państwa wobec opozycji. Jedna z działaczek tego związku, to już było wiele lat temu, co prawda, ale zjawił się kiedyś u niej oficer KGB, który był odpowiedzialny za jej obserwacje. On się zjawił z kwiatami. Wie pani, przenoszą mnie gdzie indziej, a my się już tak długo znamy, tyle lat, jak rodzina, więc ja się chciałem z panią pożegnać. I wręczył jej te kwiaty. Więc to też pokazuje skalę inwigilacji, czy skalę opresji stosowanej przez państwo białoruskie wobec jakiejkolwiek opozycji. Więc tamta opozycja, sam fakt, że ona właśnie działała, to już jest dość interesujące. Natomiast właśnie, bo jakie było pytanie? A, o Rosję. Wydaje mi się, czy tu oczywiście to są oczywiście spekulacje, ale wydaje mi się, że takie wydarzenia jak na Białorusi to jest czarny koszmar prezydenta Putina. On się tego obawia, zwłaszcza biorąc pod uwagę spadek własnych notowań i pojawiające się tu i ówdzie różnego rodzaju protesty z różnych powodów. On się oczywiście tego obawia jeszcze bardziej pewnie, że to się może przerodzić w coś większego. I wydaje mi się, i takie też tezy się pojawiały, że to, co się przytrafiło Aleksiejowi Nawalnemu, to nie przytrafiło się przypadkiem akurat teraz. Dlatego, że to był jasny sygnał właśnie do wszelkich środowisk opozycyjnych czy takich antyputinowskich w Rosji, takie ostrzeżenie. Czy nie, żeby wam przypadkiem nie przyszło do głowy, nie przyszły do głowy jakieś dziwne pomysły na jakieś kolorowe rewolucje i tak dalej, dlatego że widzicie, co my potrafimy zrobić i zrobimy to. To nie był przecież pierwszy raz i z pewnością to nie był ostatni raz, kiedy takie rzeczy się w Rosji przytrafiają, czy to opozycjonistom, działaczom politycznym, czy to dziennikarzom, czy po prostu każdej innej osobie, która jest niewygodna z punktu widzenia Kremla.
czy Federacja Rosyjska się przestraszyła, to no, nie ryzykowałbym aż takiej tezy. Natomiast z pewnością oni się temu bardzo, bardzo pilnie przyglądają. I to, co też się już tu pojawiło, to, że nagle eksperci od propagandy z Russia Today pojawili się na Białorusi i oni i ta propaganda rosyjska, czy media rosyjskie, które przez pewien okres, one dość łagodnie, czy niezbyt wyraziście się wypowiadały na temat wydarzeń na Białorusi, nagle przystąpiły do ofensywy. I to w sposób dość brutalny, no przypomnijmy sobie tylko słowa Margarity Symonian o Cichanouskiej, że ma iloraz inteligencji jedynie ciut wyższy niż orangutan. To już są brutalne, personalne ataki. One się nie wzięły przecież znikąd. To po prostu przyszło polecenie z Kremla i żeby dyskredytować tę obecną opozycję białoruską. Zatem jest wpływ bez wątpienia na percepcję władz rosyjskich. No tak, ale też zauważmy, że według badań Centrum Julia Lewady poparcie społeczne Władimira Putina jest w granicach 20%. Tutaj pan Kamil wcześniej mówił o poparciu mniejszym, większym, szczególnie na prowincji Łukaszenki. No nie wiem, jakie jest to poparcie do końca rzeczywiste, ale możemy założyć, że ono może być zbliżone do poparcia Władimira Putina, czyli tak naprawdę Władimir Putin i Łukaszenka po części na tym samym wózku jadą, tak? I to, co się dzieje na Białorusi, może w niedobrze rozpalić się w Rosji. Oczywiście mam świadomość tego, że Białoruś to nie Rosja i służby białoruskie może nie są tak sprawne jak rosyjskie, chociaż też tego pewnie do końca nie wiemy, ale jest to pewien powód do niepokoju w Federacji Rosyjskiej, moim zdaniem. Czy może ktoś z Państwa chciałby się do tego jeszcze wątku odnieść? Znaczy, ja mogę się odnieść o tyle, że ja jestem przekonana, że to jest powód bardzo poważnego zaniepokojenia na Kremlu. Jestem o tym przekonana, a widzę również zainteresowanie, bo to obserwuję, widzę również zainteresowanie w Rosji tymi wydarzeniami na Białorusi, bo to nie jest Ukraina, to znaczy nie można powiedzieć, że to banderowcy tam, prawda, źli z nożem w zębach i czarnym podniebieniem coś tam rozrabiają, tylko to są dobrzy, poczciwi Białorusini, nasi bracia, którzy może trochę tępi są i tacy bardziej kartoflani, ale generalnie to są jednak nasi bracia, więc tutaj myślę, że taka jest, a oni protestują, więc a my nie potrafimy, także to jest oczywiście to jest po zagrożenie, to jest bardzo poważna iskierka, to jest tylko iskra, ale ona gdzieś tam się zatliła. I moim zdaniem to jeszcze też będzie przynosić dalsze efekty. Nie przypadkiem w Chabarowsku pozdrawiano Białoruś po dwóch stronach imperium, zachodniej i wschodniej, bardzo dalekiej. Ja tu przepraszam, że bez przerwy grzebię w komórce, ale właśnie zatrzymano czterech naszych dziennikarzy w Mińsku, także właśnie się dowiedziałam przed chwilą. Naszą ekipę zatrzymali znowu i fotografa również, także muszę się spróbować zorientować, co się dzieje. Także to przepraszam, że się patruję. Ciekawe było też wczorajsze wystąpienie Siergieja Ławrowa, który mówił, że protesty na Białorusi podtrzymuje sztucznie siły z Litwy i z Polski. Czyli można powiedzieć, że Rosja też, nie tylko propaganda rosyjska, ale urzędnicy rosyjscy sugerują, że te manifestacje, one są sztucznie rozpalane przez siły zewnętrzne, przede wszystkim przez Polaków i Litwinów. I propaganda ta, zauważył pan Olchowski, propaganda rosyjska też bardziej, można powiedzieć, aktywna. Pojawiały się jakieś wydumane teorie o tym, że Polacy chcą zająć zachodnią Białoruś, co podnosił wielokrotnie sam już Aleksander Łukaszenka. I no właśnie, czy to nie jest trochę niepokojące także z punktu widzenia Polski i Litwy? To pytanie kieruję do pana Kamila Kusińskiego. Jak możemy interpretować takie zachowania i postawę Łukaszenki, który próbuje obarczyć winą za wybuch protestu siły zewnętrzne i też zachowanie Rosji, która do tej pory była dość powściągliwa w odpowiedziach co do wydarzeń na Białorusi? To jest niezmiernie ważny wątek. Zapędzony pod ścianę, tak mówiąc obrazowo, jak skrótu myślowego, jest zdesperowany. 26 lat rządził, ubiegał się
o kolejną lekcję i widać wyraźnie, że następuje zmęczenie materiału, nawet tak zdolny dyktator. Ja tutaj go nie chwalę w sensie wartości moralnych, tylko skuteczności politycznej. Tak zdolny dyktator, obdarzony taką wielką intuicją, okazuje się człowiekiem bez intuicji, ale po prostu on teraz już specjalnie też nie ma wyjścia. Pił, lekceważąc COVID, wcześniej obrażając ludzi przy innych okazjach, a następnie pozwalając na rejestrację Swietłany Tichanowskiej, bo przecież ona według niego tylko kotlety umie smażyć i nic więcej, a nie zorientował się, że to może się przerodzić w kumulację poparcia z innych kandydatów, których powycinał, naważył to piwo i teraz już nie ma specjalnie wyjścia. Musi się ubiegać o pomoc właściwie tylko pod jednym adresem, czyli w Rosji. Przy czym konsekwencje są nawet na obecnym etapie trudne do oszacowania, ale już można nakreślić pewien taki wstępny zarys. Została na przykład zniweczona wieloletnia praca białoruskiego MSZ-u, który dość skutecznie, jak na warunki, w których działał, przy poparciu różnego rodzaju gongo białoruskich, początkowo pozorowanych, sugerujących, że są niezależne, a potem już nawet przestali się z tym kryć, tworzył wizerunek Białorusi jako kraju prowadzącego wielokierunkową politykę zagraniczną, jako wizerunek kraju, który prowadzi politykę, no może nie neutralną, ale dąży do neutralności i nawet taka ciekawostka, jest dosłownie taki zapis w białoruskiej konstytucji, że Białoruś dąży do neutralności. Oczywiście neutralną być nie może, bo jest w OBZ, czy Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, chociażby z tego względu, czy w sojuszu wojskowym dwustronnym z Rosją, jak państwa związkowego i regionalnego zgrupowania wojsk, ale dążenie do neutralności było pewną podstawą retoryczną i propagandową dla Białorusi, aby twierdzić i częściowo się to udawało, przekonywać Zachód, że jest to kraj, który ma pewną niezależność i pewną własną wizję polityki zagranicznej, własną tożsamość geopolityczną również. To zostało zniweczone. Białoruś wchodzi bardzo szybko, w ciągu kilku dni, właściwie kilkunastu dni, poczynając no tak najpóźniej od niedzieli 16 sierpnia, kiedy Łukaszenka przyznał się, że poprosił o pomoc Moskwę, wchodzi w nurt takiej najtwardszej rosyjskiej akcji antyzachodniej, takiej, na którą nawet Rosja sobie nie zawsze pozwala, która czasami jest łagodniejsza w danej Moskwy. To rzeczywiście może budzić niepokój w Polsce, i na Litwie, i w ogóle w NATO, czy też w sensie polityczno-gospodarczym w Unii Europejskiej, która blokiem wojskowym nie jest. I to w różnych aspektach niepokój budzi, ponieważ Białoruś ewidentnie oddaje wszystkie te zdobycze, skromne, ale jednak, które wypracowała sobie przez ostatnie lata dialogu z Zachodem. Wszystkie pewne aspekty, atrybuty pewnej odrębności od Moskwy. Jakby sama otwiera te wrota, wierzeje do swojego obszaru medialnego, propagandowego, czy obszaru politycznego w jeszcze większym zakresie. Łukaszenka przed wyborami, taki obrazowy przykład przytoczę, Łukaszenka przed wyborami, przed 9 sierpnia, nigdy by nie pozwolił na to, żeby na demonstracjach jego poparcia, w mityngach, tych wiecach organizowanych w jego czci i w jego obronie, ich było całkiem sporo w ostatnich dniach na Białorusi, pojawiały się flagi rosyjskie i barwy również neoimperialne w ramach rosyjskiego świata, słynne gryjowskie ląteczki, czyli takie tylko już w formie flag, bo to są barwy, to jest symbolika rosyjskich organizacji skrajnie prawicowych. Nigdy by na to nie pozwolił. Mało tego, taka ciekawostka też może już na koniec mojej wypowiedzi, w ramach obchodów 9 maja, czyli rocznicy zwycięstwa, Łukaszenka przeciwstawiał się stosowanej w Rosji praktyce właśnie tych ląteczek, tych wstążek świętego Jerzego i na Białorusi wprowadził własny wzór oparty na barwach flagi oficjalnej. Białoruscy urzędnicy mieli nawet zakaz, nie mogli sobie tych wstążeczek przypinać. To też był ciekawy element kreowania pewnej odrębności również w polityce historycznej, ale też i takiej współczesnej. Teraz to wszystko jest z dnia na dzień zaprzepaszczane i konsekwencje tego mogą być dla Białorusi dramatyczne. No właśnie, to jest bardzo ciekawy wątek, który pan Kamil Kusiński poruszył, bo kwestia wielowektorowości łączy też się z taką próbą dywersyfikacji dostaw surowców węglowodorowych, czy ogólnie szukania alternatywy dla rynku rosyjskiego. I pytanie teraz do pana Jakuba Olchowskiego, czy to w pewnym sensie nie przekreśli możliwości Białorusi na taką dywersyfikację w przyszłości? Te działania Łukaszenki między innymi, ale nie tylko Łukaszenki.
Nie wiemy, co się z Łukaszenką ostatecznie stanie. Natomiast przez tę, no tak notabene, nawiązując do tej wielowektorowości polityki, ona no średnio jest skuteczna jako instrument polityki zagranicznej, o czym przekonywała się wcześniej Ukraina. I summa summarum przekonał się Łukaszenka, dlatego że w tej chwili on jest w zasadzie, stoi na straconej pozycji, zarówno jeśli chodzi o relacje z Zachodem, jak i relacje z Rosją. I to, że Rosja zwalcza obecną, czy jest przeciwna tym protestom i stara się im jak najbardziej przeszkodzić i zwalcza tę opozycję, to wcale nie znaczy, że Rosja chciałaby, żeby Łukaszenka został nadal prezydentem Białorusi. Tutaj oczywiście możemy o różnych scenariuszach dyskutować, ale prawdopodobnie Rosja byłaby najbardziej zadowolona, gdyby to miejsce Łukaszenki zajął ktoś, na przykład ktoś powiązany z resortami siłowymi, bo resorty siłowe to jest no jednak podstawa funkcjonowania tego rodzaju systemu politycznego, tego rodzaju reżimu. Oczywiście prorosyjski, taki Łukaszenka 2.0 trochę, bardziej lojalny wobec Rosji, a nie taki kłopotliwy jak Aleksandr Łukaszenka, zwłaszcza w ostatnim czasie, ale to jest pieśń przyszłości. To zobaczymy, w jaki sposób się sytuacja potoczy, ale jeśli chodzi o dywersyfikację, i to nawet myślę nie tylko w kontekście surowców energetycznych, ale w ogóle o dywersyfikację handlu zagranicznego, to jest bez wątpienia szansa także dla Polski, choćby dlatego, że co już tu pośrednio się pojawiało w różnych wypowiedziach. My z Białorusinami nie mamy żadnych zatargów historycznych i te oba narody nie mają do siebie pretensji. Białorusini generalnie nas lubią. Dobrze by było, gdybyśmy my też ich lubili, bo nie mamy powodów ich nie lubić. A to już jest samo w sobie dobrym sygnałem, o, tworzącym dobry klimat inwestycyjny na przykład. O ile oczywiście gospodarka, czy przyszłe władze Białorusi dopuszczą do takiej sytuacji, rzecz jasna, że ta gospodarka będzie ciut inna niż w tej chwili, czy bardziej otwarta. Przy okazji mamy na czacie pytania, nie wiem, czy Państwo... Tak, właśnie chciałem teraz zadać to pytanie do Pani Dyrektor, tylko trochę zmodyfikuję. Tutaj jest pytanie o interwencję Polski w politykę Białorusi. Ja bardziej bym zadał inne pytanie. Czy jaki jest stosunek społeczeństwa białoruskiego do tych przejawów solidarności czy poparcia dla Białorusi, które płyną z Polski i z Litwy? Czy domyślam się, że jest pozytywne, ale myślę, że pani dyrektor jako osoba, która ma wiedzę z pierwszej ręki, może nam powiedzieć trochę więcej na ten temat. Oczywiście, że na pewno, że jest pozytywne, natomiast znaczy, w ogóle po pierwsze, znaczy, trudno jest odpowiedzieć na tak zadane pytanie, bo co to znaczy stosunek społeczeństwa, znaczy wszystkich ludzi w tym społeczeństwie, czy jakiś tam elit, czy generalnie zazwyczaj, to zresztą możemy sobie sami przypomnieć znowu, że jak wspierają Polaków, to nam się jest przyjemnie, więc i było nam kiedyś przyjemnie i nawet co więcej uważaliśmy, że powinno się wspierać Polaków w naszych słusznych dążeniach, więc i pamiętaliśmy to potem o tym bardzo, że gdzieś nas ktoś wspierał. Więc myślę, że takie rzeczy są bardzo istotne. Natomiast oczywiście również jest tak, że na dłuższą metę myślę, że liczy się też wsparcie długofalowe, to znaczy takie, z którego bardzo coś wyraźnie wynika. Myślę, że to już bardzo wiele wynikło z tego wsparcia, które Polska udzielała, bo choćby w programie Kalinowskiego, o którym było bardzo dużo mowy i krytyki, i to i tamto, ale generalnie wychowaliśmy bardzo wielu ludzi. Naprawdę, naprawdę to wiele dało i nasze najrozmaitsze programy stypendialne, współpraca z naukowcami, to wszystko przynosi efekty, to są wymierne efekty i one na pewno dają po prostu dobry efekt. Ja nie mam najmniejszej wątpliwości, że to się nam opłaci po prostu w jakiejś mierze, chociaż to oczywiście wszystko są efekty odłożone. No my sami na przykład jako Bielsat hodujemy
jeżeli tak to można nazwać, hodujemy, wychowujemy. Wychowujemy pokolenie jednak dziennikarzy po prostu białoruskich, również dziennikarzy telewizyjnych. Ja sobie tak myślę, że co do tego, czy Białoruś straciła tak wiele różnych, tak na pewno z punktu propagandowego straciła bardzo wiele właściwie. To rozumiem, że no Makiej to powinien sobie w łeb strzelić po tym wszystkim właściwie, bo to wszystko, ta jego praca poszła na marne kompletnie, więc tu się zgadzam. Natomiast czy realnie, bo ja stawiam taką tezę, że realnie tej dywersyfikacji w gruncie rzeczy nigdy nie było, to znaczy ona była zawsze udawana. I teraz tak, czy można stać po środku? No w przypadku Białorusi chyba musi się stać po środku, chyba żeby Unia Europejska czy Zachód szeroko pojęty ze Stanami Zjednoczonymi był w stanie zaoferować tej gospodarce jakieś takie wsparcie silne, bo to Polska sama nie będzie w stanie tego zaoferować, które zniweluje to, że to niezadowolenie Rosji, więc to znaczy po prostu położenie geopolityczne Białorusi to nie jest bajka, no to jest prawda, po prostu ona jest tak położona i taka jest jej sytuacja gospodarcza i właśnie geopolityczna i gospodarcza, więc tutaj rzeczywiście potrzebna byłaby, a nie widać znikąd moim zdaniem i tu jest pewien problem, zresztą również dla nas, bo dla nas Białoruś czy dla Litwy to jest kraj pierwszego zainteresowania i to jest jasne, a dla krajów zachodnioeuropejskich niekoniecznie. W związku z tym no, możemy to zobaczyć już o tych sankcjach, którymi objęto nam, nie wiem, 12 osób, czy tam 17 osób, czy jakąś taką grupę ludzi, co wiadomo, że to będzie kompletnie nieznaczące po prostu, więc no tu spotykamy się z bardzo, znaczy na ogromne problemy natrafiamy. Jak tutaj, znaczy, no, jak tutaj pomagać tej Białorusi rzeczywiście przesunąć się na zachód, jeżeli byśmy chcieli. Albo chociaż zrównoważyć. Już nie mówię, że przesunąć się w ogóle na zachód, bo to jest w ogóle, że tak powiem, na razie melodia bardzo dalekiej przyszłości, jeżeli w ogóle, ale choćby zrównoważyć ten wpływ rosyjski. To naprawdę jest i wielkie wyzwanie i bardzo poważna sprawa. I oczywiście to nie było moje pytanie, tylko pytanie naszego słuchacza, który napisał na czacie. Ale myślę, że można odczuć taką sympatię, jeżeli pojedziemy na Ukrainę czy do Gruzji. Często spotykamy zwykłych Ukraińców czy Gruzinów, to ta sympatia jest odczuwalna, tak? Widzimy, że... Oczywiście, że ta na Białorusi to nawet szczególnie w ostatnim czasie, więc ja tutaj żadnych wątpliwości w tej sprawie nie wyrażam. W ogóle no trzeba jeszcze raz też zdać sprawę, że oni są w innym momencie niż my, to znaczy w bardzo takim, znaczy momencie, w którym i emocje, ekscytacja i w ogóle jakby potrzeba wyrażania tego typu rzeczy i uzyskiwania też akceptacji jest ogromna, jest bardzo wielka, więc to warto też zrozumieć, że to jest im szczególnie teraz potrzebne. To jest, ja absolutnie jestem o tym przekonana. Także tu się z naszym zgadzam. To teraz pytanie z trochę innej perspektywy, no właśnie obserwujemy te masowe manifestacje, protesty, no a z drugiej strony widzimy, że struktury siłowe jednak pozostały w większości wierne i stoją przy Łukaszence. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego reżim jednak zdecydował się trwać przy Łukaszence, a nie mimo tego masowego sprzeciwu, mimo tego niezadowolenia społecznego, nie widzimy jakiegoś rozłamu w tych strukturach siłowych czy w biurokracji białoruskiej. To pytanie kieruję do pana Emila Kłusińskiego. Jednym z czynników przesądzających o powodzeniu rewolucji są pęknięcia w elitach władzy. Zazwyczaj część elit musi się wyłamać, musi wyjść spod kontroli przywódcy, lidera, prezydenta, dyktatora, jakkolwiek byśmy go nazwali, przeciwko któremu toczy się ta rewolucja, bądź są podejmowane próby, aby ją przeprowadzić. W przypadku Białorusi tego nie widzimy. Dlaczego? Ja myślę, że każdy przedstawiciel białoruskiej nomenklatury, taki przeciętnie inteligentny, bądź przynajmniej sprytny, a trudno być w nomenklaturze tyle lat, nie będąc chociaż sprytnym, zrobił sobie taką tabelkę, gdzie wypisał za i przeciw zyski i straty z tego, że jest z Łukaszenką, jest wobec niego lojalny, jakie ma z tego tytułu zyski, a jakie miałby straty bądź ewentualne zyski, ale myślę, że tu ma większe wątpliwości, gdyby przeszedł na stronę demonstrantów. Myślę, że wciąż większość urzędników
wyższego, niższego szczebla uważa, że zbyt ryzykowne byłoby. I myślę, że jeśli chodzi o ich własne bezpieczeństwo, mają rację, zbyt ryzykowne było przechodzenie na drugą stronę, bo tamta strona jest pogrążona w chaosie. Brakuje. Tamta strona oddaje pozycję. Oni cały czas obserwują też sytuację. Dużym zwycięstwem władz jest odzyskanie kontroli w 80-90%, w 100 to bym nie dęczył za to, ale w 90% nad przemysłem, nad zakładami pracy. To była bardzo ważna walka. Ja też to podkreślam w wielu komentarzach, że od tego będzie zależała przyszłość krótkoterminowo tych protestów, powodzenia. Czy to będzie pełnowartościowa, pełna rewolucja, bitwa o zakłady, że tak powiem troszeczkę obrazowo, filmowo. Strajkujący, próbujący strajkować, komitety strajkowe, które się tam potworzyły, raczej tę bitwę przegrywają. Wygrywa argumentacja pełnego garnka versus pusty garnek. Po prostu ludzie ulegają presji ze strony dyrekcji zakładów, która grozi zwolnieniem z pracy. Też myślę, że odpowiednią presję wywierają też rodziny i potrzeby materialne tych robotników, więc do domu słyszą od rząd też odpowiednią argumentację. Natomiast jeśli chodzi o sektor siłowy, to jest bardzo istotny niuans. Tam więź między nimi a Łukaszenką jest jeszcze większa, ponieważ jeżeli weźmiemy sobie na przykład ministra Makieja, to w momencie, gdyby Łukaszenka upadł, jego odpowiedzialność za to, co się działo na Białorusi jest dalece niższa, mniejsza. Mówię o złych rzeczach, o zbrodni, o różnych złych rzeczach, które się działy na Białorusi, jest dalece niższa od tego, od tej odpowiedzialności, jaką poniósłby na przykład generał Jurij Karajew, szef MSW, jego zastępcy, szczególnie jeden zastępca, który osobiście bił ludzi w areszcie na Krystyna i są konkretne relacje w tym kierunku, Barsukow, też bardzo nieciekawa postać, szef KGB, dowódcy OMON-u, funkcjonariusze OMON-u. Oni wiedzą, że związali swój los z Łukaszenką, że jego upadek będzie ich upadkiem i poza tym, że stracą tak jak tutaj swój dobrobyt finansowy, swoje przywileje, układy korupcyjne, powiązania, o których pojęcia nie mamy, możemy tylko podejrzewać, to stracą też inną ważną rzecz, mogą po prostu pójść do więzienia. Więc tutaj myślę, że to cementuje i w skali krótkoterminowej działa na niekorzyść demonstrujących oponentów władz. To teraz może takie infantylne trochę pytanie, ale czy to jest naprawdę początek końca Łukaszenki? Czy takie prognozy są przedwczesne? Jak pan myśli? Znaczy ja? Tak. Do mnie jest to pytanie? Tak. No dobrze, myślałem, że kolejka już... Znaczy, to jeszcze chciałem zapytać, teraz w sumie kieruję do państwa, bo też tym czytałem. Rozumiem, jasne. To... No dobrze, to ja mogę zacząć, bo to jest obszerny temat i myślę, że każdy z nas ma tutaj coś do powiedzenia. To jest dość też spekulatywne i każdy może mieć własną teorię widzenia, szczególnie na obecnym etapie. Na pewno jest to początek takiej już zaawansowanej erozji reżimu. Ja powiem szczerze, że od 9 sierpnia w tych różnych dyskusjach, które się toczyły i również w ośrodku naszych wewnętrznych. Ja byłem wśród tych sceptyków, który mówił, że nie spieszmy się z tezą o jednoznacznym upadku Łukaszenki. To nie jest takie proste. Dopóki nie pękają elity i nie doszło do strajku generalnego w Przemyśle, aspekty były kluczowe, nie możemy mówić o tym, że jego upadek jest bliski. Natomiast nabieram coraz większego przekonania, że Łukaszenka końca tej kadencji nie doczeka. Ja nie mówię w sensie śmierci fizycznej, zresztą mu tego nie życzę. Ja każdemu człowiekowi tego nie życzę, ale chodzi o jego śmierć polityczną, że tutaj zarządzanie, to jest największe wyzwanie dla Łukaszenki, bo on te protesty spacyfikuje prędzej czy później. Dostałem właśnie informację, że zaczęły się masowe zatrzymania, większe niż wczoraj. To te protesty się chwilowo rozejdą, ale zarządzać społeczeństwem, gdzie większość społeczeństwa jest zbuntowana, gdzie większość społeczeństwa nie ufa władzy, nie poważa jej, wyraża swoją nieufność, zarówno chodząc na demonstracje, jak i wykupując masową walutę. To jest bardzo ważny aspekt gospodarczy. Też nie możemy tego nie zauważyć. Ludzie wykupują walutę i wyrażają w ten sposób swoje weto wobec państwa białoruskiego, czyli sprzedają białoruskie ruble. Tak? No to dzieje w sytuacjach, gdy traci się zaufanie do państwa, gdy się nie wierzy w państwową gospodarkę, w system gospodarczy.
i takiej sytuacji zarządzania takim państwem w taki sposób, jak Łukaszenka to robił, a on inaczej już się nie nauczy, inaczej nie umie, będzie bardzo trudne. Dlatego ja myślę, że prędzej czy później Łukaszenka stanie przed wyzwaniem, szczególnie w kontekście rosyjskiego wsparcia. Jak długo będzie mógł rządzić? Na Kremlu też będą uważnie wszystko analizować i szukać jakichś alternatywnych, kto mógłby wejść zamiast Łukaszenki. Oczywiście nie będzie to przedstawiciel ludu, nie wiem, jakiś spontaniczny lider, samorodny talent polityczny, który nagle się wykluł w toku protestów. Rosja na taką osobę się nie zgodzi. Oczywiście to możemy spekulować, ale ja myślę, że to będzie musiała być jakaś kompromisowa postać, która będzie łączyła interesy i Rosji, i części nomenklatury, i społeczeństwa. Kto to będzie, to trudno jeszcze wyrokować. Widzę takich potencjalnych kandydatów, część z nich jest w więzieniu, ale jedno jest dla mnie pewne, że Łukaszenka całej tej kadencji może nie przetrwać politycznie. Dziękuję. Teraz poproszę pana Jakuba Olchowskiego też o odpowiedź na to pytanie. Czy uważa pan, że to jest początek końca reżimu Łukaszenki? Może inaczej, nie reżimu Łukaszenki, bo to jest może złe sformułowanie. Łukaszenki, tak. Znaczy, właściwie od tego zaczęliśmy, że to jest początek końca i tutaj zresztą przedmówca bardzo precyzyjnie powiedział dlaczego i jakie są różnego rodzaju uwarunkowania. Ja bym dodał do tego, żeby już nie zabierać też czasu, nie powtarzać, ale tylko jedno, znaczy jeden czynnik. Rozmawiałem jakiś czas temu ze swoim dobrym kolegą z Kijowa i wspominał, że po pomarańczowej rewolucji był bardzo podekscytowany i był przekonany, że teraz już wszystko się ułoży i teraz będzie dobrze. I zrozumiał, że bardzo mocno zrozumiał tak boleśnie, że nie, kiedy usłyszał w tramwaju, w trolejbusie właściwie to było, usłyszał rozmowę dwóch studentów, którzy oczywiście najpierw mówili, że Ukraina, cała Europa, etc., a później, że akurat jest sesja i że jeszcze jeden egzamin mam do zdania, a który? A ten. A to nie jest problem, $20. I wtedy zrozumiał właśnie mój kolega, że Ukrainę i Ukraińców czeka jeszcze bardzo, bardzo długa droga. Mieliśmy później rewolucję godności, mieliśmy Majdan i ta droga nadal jeszcze jest przed Ukraińcami. I przed Białorusinami też, bo to wymaga zmian mentalnych. Prawdopodobnie na Białorusi poważniejszych i głębszych niż w przypadku Ukrainy. Jeszcze prosiłem panią dyrektor o dwa słowa w tym temacie. Ja też sobie zadaję pytanie, jakich to przemian właśnie mentalnych wymaga. Sama się zastanawiam, czy większych, a może mniejszych. Bo oni są z kolei tacy zdyscyplinowani, że jak się coś zadeklaruje, to Białorusini są zdyscyplinowani, raczej tak robią, więc aczkolwiek z drugiej strony jest to bardzo i też pracowity naród, wysoko wykształcony, więc mogłoby to przynosić dobre efekty, chociaż z drugiej strony samodzielności często brak i takiego no, brania losu we własne ręce. To zresztą objawia się też i w tych różnicach co do sposobu protestowania. To też kolejna anegdota, którą ostatnio przeczytałam, a mianowicie dyskusja między Ukraińcem a Białorusinem w sprawie tego, co tu robić. No i Ukrainiec mówi, no ale musicie szturmować budynki. Białorusin mówi, ale my nie chcemy szturmować budynków. No ale wy musicie szturmować budynki. No ale kiedy my nie chcemy, no to chociaż przygotowujcie się do szturmu budynków. No ale kiedy my nie chcemy szturmować, to dlaczego mam się przygotowywać? No to chociaż zagroźcie szturmowaniem budynków. Ale my nie chcemy szturmować budynków. No i tak właśnie toczy się ta dyskusja. No ale to przechodząc teraz do Łukaszenki. Ja się tutaj właściwie w całej rozciągłości zgadzam z Kamilem Kuścińskim, że co do jakby przyszłości, to znaczy mnie się wydaje, że znaczy ja to od początku z kolei mówiłam, że to jest początek końca Łukaszenki. Pytanie, jak długi to będzie koniec oczywiście. Zgadzam się, że dopóki nie zaczną się kruszyć struktury siłowe albo nie zostanie przyjęta jakaś znacząca część struktury gospodarczej, no to on ciągle się będzie utrzymywał, ale to jest po prostu już tak połamana i jakby to powiedzieć pokraczna władza w tej chwili, że nie wyobrażam sobie, żeby tak pokraczna struktura mogła dalej iść. I tu jest jeszcze jeden bardzo ważny aspekt, to znaczy za chwilę
Białoruś czeka naprawdę głęboki kryzys gospodarczy, naprawdę. I ja nie wiem, jak oni mają z tego wybrnąć i skąd on ma wziąć te pieniądze. Znaczy dolar to, jeśli nie mylę, tak o 1/3 mniej więcej, już w tej chwili w ciągu ostatnich tygodni podskoczył. No więc, a za chwilę, no to będą dalsze schody. Znaczy, po co? Dlaczego Łukaszenka tak bardzo targował się w kwestii gazu i ropy? To przecież nie z powodu własnego poczucia dumy narodowej białoruskiej, że chciał być bardziej niezależny od Rosjan, tylko z tego powodu, że nie byli w stanie płacić tego w takiej wielkości. Po prostu widać było, zaczyna brakować, wszędzie zaczyna brakować. No i co tu teraz z tym fantem zrobić? Było pytanie na przykład o to, bardzo ciekawe było, byśmy mieli takie dane, prawdziwe lub nie, ale myślę, że to mogło być prawdziwe, to znaczy dotyczące, ile płacono osobom, które miały tam jechać na któryś tam wiec, już nie pamiętam. No i że na początku pierwszy raz to zapłacili, już nie pamiętam, po 60 rubli płacono, a potem to już tylko po 30 rubli, bo administracja już no nie miała tyle kasy, żeby dawać po 60, więc płacili już tylko po 30 rubli. Więc i myślę, że ten problem, on będzie się przekładał na zupełnie realne znaczy realne chybotanie się tej struktury. I też jestem przekonana, że no z tego się raczej nie wyłoni jakaś taka, no nie wiem, postać typowo opozycyjna. Chociaż znowu, no nie możemy robić pewnych porównań. Jak ja teraz obserwuję na przykład naszego ulubionego byłego ambasadora w Polsce, Pawła Łatuszkę, który jest jednym z, no jeżeli tam właśnie są liderzy, to nie wiem, jednym z liderów tego w tej chwili, tej rady, tego ruchu, no to mam takie poczucie, że pewne elementy rozpoznaje postawy, ale z drugiej strony pewnych nie rozpoznaje, bo on jednak naraża się na bardzo poważne ryzyko, występując w tej chwili, bo wiadomo, że dyktatura i dyktator to są w tej chwili postaci, to są rzeczy nieobliczalne do końca, więc występując otwarcie, niezależnie od wszystkiego i co on ma za plecami, co on ma, jak to się mówi kolokwialnie, za uszami przez te lata, jako minister kultury, jako ambasador w kolejnych miejscach, który tam krył tą politykę, to niemniej jednak w tej chwili naraził się na realne ryzyko. Moim zdaniem zresztą jest to przyszła gwiazda białoruskiej polityki, tfu odpukać, mam nadzieję, że to nie zaszkodzę mu tym stwierdzeniem, ale myślę, że to nie tylko ja widzę. Także no ja tak sobie to wyobrażam, że jednak ja już mimo wszystko widzę Białoruś po Łukaszence. Niezależnie od wszystkiego, że ta realność jest tak przykra i że właśnie 4 dziennikarzy nam, a w ogóle to kilkunastu chyba zatrzymano w tej chwili, a nam 4. To jest ciekawy wątek i właśnie chciałbym go jeszcze pociągnąć, bo pojawiały się takie głosy, że tą siłą, która może, czy tym czynnikiem, który może zmusić Łukaszenkę do ustępstw, do dialogu, jest właśnie gospodarka i sytuacja gospodarcza. Popłynął sygnały z Rosji, że Rosja no, nie będzie zbyt chętna, jeśli chodzi o przyznawanie nowych kredytów Białorusi. To może być pewnie też element, o którym jeszcze pomówimy, czyli nacisków Rosji na pogłębienie integracji w ramach państwa wojskowego, o czym jeszcze powiemy dzisiaj. Ale właśnie pytanie jest takie, czy to załamanie się gospodarki białoruskiej, ta koniunktura gospodarcza, to nie będzie ten element, który może realnie zachęcić czy wymusić na Łukaszence pewne ustępstwa i początek dialogu. I czy też możliwa jest taka sukcesja władzy, o której tutaj pan Kamil wcześniej mówił, ale sukcesja władzy, która będzie można pana tylko na Białorusi bez uczestnictwa Federacji Rosyjskiej, czy bez udziału Federacji Rosyjskiej. I to pytanie kieruję do pana Kamila Kłusińskiego. Tutaj potrzebujemy trochę kontekstu, żeby zrozumieć całą złożoność sytuacji. W grudniu 2018 roku, obiecuję, że to będzie krótki kontekst, można by dużo opowiadać. W grudniu 2018 roku Dmitrij Miedwiediew, premier Rosji, ogłosił tak zwane ultimatum Miedwiediewa, chociaż Rosja tego nigdy tak nie nazywała. To był plan przyspieszonej, pogłębionej integracji białorusko-rosyjskiej na państwa związkowego. Od tego momentu zwiastujemy ofensywę dyplomatyczną Kremla, czy właściwie notowaliśmy, bo teraz jest to inna sytuacja.
której kulminacją miało być podpisanie 31, prawdopodobnie taka liczba była omawiana, różne były informacje na temat, ale prawdopodobnie chodziło o 31 map drogowych integracji białorusko-rosyjskiej, które miały być załącznikami do istniejącej, już obowiązującej, ale bardziej formalnie niż de facto umowy o państwie związkowym, o integracji map państwa związkowego i kulminacją na jesieni ubiegłego roku, tak aby zdążyć na 20. rocznicę ze wszystkimi uroczystymi, znaczy te technicznymi uzgodnieniami i dojść do uroczystego podpisania na 20. rocznicę, dokładnie 8 grudnia 2019 roku, 20. rocznicę zawarcia porozumienia jeszcze przez Jelcyna z Łukaszenką w 1999 roku o tej integracji, takiego finalnego porozumienia o integracji. No to się nie udało. Łukaszenka stawiał opór, część dorobku, którą właśnie zaprzepaścił, on wtedy wygrał z Rosją, znaczy nie w taki sposób definitywny, ale wygrał czas. Przesunął to w czasie i bardzo ciekawie sobie radził. Myśmy to naprawdę obserwowali z dużym zainteresowaniem. Cały czas pytając o koszty oczywiście, ale politycznie było to bardzo interesujące. Prowadził ciekawie politykę dywersyfikacji dostaw ropy naftowej od stycznia tego roku, kiedy Rosja właśnie, wyrażając swoje rozczarowanie, mówiąc delikatnie, tutaj nazwać tym, że Łukaszenka nie podpisał tych map drogowych, które nam naprawdę ograniczałyby białoruską suwerenność, odcięła mu o trzy czwarte dostawy ropy w styczniu. No, notabene od tego się datuje też tegoroczna białoruska recesja gospodarki. To jest też taka specyfika Białorusi, że to jest jedyny kraj w Europie bodajże, bądź jeden z nielicznych, który wszedł z recesją w COVID. Większość krajów w Europie boryka się z recesją z powodu COVID-u czy od pandemii, minus miesiąc po, może dwa miesiące po, Białoruś już wchodziła z tą recesją. To było związane właśnie ze sporem o integrację z Rosją. Tutaj trzeba przyznać, że Łukaszenka wykazywał dużo desperacji w kierunku organizacji tych alternatywnych dostaw, łącznie z dostawami ze Stanów Zjednoczonych. Udało się do 9 sierpnia, dosłownie do 9 sierpnia, bo ostatnia partia ropy przybyła właśnie w dniu wyborów, ściągnąć ropę w dwóch partiach z USA. Amerykańska ropa też była pozyskiwana w ramach dialogu, w ramach zbliżenia z Zachodem i wspierania białoruskiej niepodległości. Także to jest ten kontekst. On jest o tyle ważny, żeby zrozumieć jedną rzecz, której się bardzo obawiam. Że Łukaszenka przyciśnięty teraz, zdesperowany również gospodarczo, przyciśnięty kryzysem gospodarczym, niewypłacalnością, brakiem waluty, spadkiem rezerw walutowych, które są potrzebne do obsługi i spłacania zadłużenia zagranicznego. Rocznie to jest do 4 miliardów dolarów, od 3 do 4 miliardów dolarów, w tym roku bardziej 4 niż 3. Że będzie po prostu już będzie w sytuacji zupełnie krańcowej, bez wyjścia, i będzie zmuszony do zaakceptowania przynajmniej części tych map drogowych. Rosja oczywiście chciałaby wszystkie. Ambasada rosyjska w Mińsku już zasygnalizowała ustami swojego ambasadora Miedzieńcewa jeszcze dwa tygodnie temu, tydzień temu, że chcieliby wrócić jesienią do negocjacji. Oni będą coraz bardziej natarczywi w tym kierunku i coraz mniej grzeczni, bo wiedzą, jakie mają atuty teraz. Są jedynym oparciem dla Łukaszenki. I obawiam się, że ta sytuacja gospodarcza, która rzeczywiście będzie się pogłębiać, i będzie to wszystko narastać, doprowadzi Łukaszenkę do sytuacji, gdy zostanie takim marionetkowym prezydentem, gdy wybierze sytuację, w której niby zarządza krajem, a tak naprawdę odda większość atrybutów suwerenności Rosji. Będzie to dla niego lepsze niż porozumienie się z demonstrantami, którzy wyrażają niezrozumiałe dla niego demokratyczne idee i których on nazywa szczurami. Ostatnio, patrząc z helikoptera w ostatnią niedzielę na demonstrację, z satysfakcją zauważył, że patrzcie, rozbiegli się jak szczury, bo tam już demonstranci się rozchodzili, bo byli po prostu znużeni tą demonstracją, a wcale nie uciekali. I tutaj taki zdesperowany Łukaszenka może być gotowy na wiele i to może mieć też dramatyczne skutki dla Białorusi. To jest jedyny sposób, gdy nie zmieniając nic w systemie gospodarczym i politycznym, Łukaszenka może uratować białoruską gospodarkę. Wówczas jestem pewien, że Rosja zapewni mu rosyjskie stawki na gaz i ropę, to będą to dużo niższe stawki niż obecnie, łącznie z finansowaniem też makroekonomicznym i to pozwoli tę gospodarkę lekko podciągnąć, bądź przynajmniej oddalić w czasie jej krach. Jest to bardzo negatywny scenariusz, ale nie możemy go całkowicie wykluczyć. Ale zauważmy też, że Federacja Rosyjska też weszła
w pandemię z kryzysem, który wywołał po części no, ten konflikt z Arabią Saudyjską o wolumeny wydobycia ropy naftowej. A to jest jakby temat trochę inny. No właśnie, to sprawia jeszcze jedno pytanie bardzo ważne, które kieruję do pana doktora Jakuba Olchowskiego o rolę Rosji w wydarzeniach na Białorusi, bo wiele pojawia się tutaj na ten temat informacji. Słyszeliśmy o samolotach ze służbami, które trafił do Mińska. Słyszeliśmy o, tutaj pan już Kamil Kuchiński podnosił to kwestię, dziennikarzach rosyjskich, którzy przyjęli pracę po strajkujących dziennikarzach białoruskich, o tym, że niektóre gazety wręcz są wydawane fizycznie w Rosji, ponieważ nie może być to na terytorium Białorusi. I pytanie jest właśnie, jaka może być rola Rosji w tych wydarzeniach i czy coś nowego w porównaniu z tym, co obserwowaliśmy na Ukrainie w 2014 roku, może mieć miejsce tutaj? Czy Rosja wyciągnęła pewne wnioski z tych wydarzeń na Ukrainie i praktyka obecnie wobec Białorusi może być trochę inna? Czy z pewnością jest inna i będzie inna, dlatego że Białoruś to nie Ukraina, o czym już tutaj wielokrotnie dzisiaj mówiliśmy. Zupełnie jest inna specyfika tych protestów. Zupełnie to są inne państwa, zupełnie inne uwarunkowania wszelkie. Bez wątpienia w Moskwie siedzi w tej chwili sztab ludzi, który pisze wszelkie możliwe scenariusze i planuje wszelkie możliwe działania. I tutaj bardzo wydaje się mało prawdopodobne, żeby powtórzył się scenariusz z użyciem tak zwanych zielonych ludzików, dlatego że to jest po prostu z punktu widzenia Rosji mało opłacalne, zarówno politycznie, jak finansowo oraz militarnie. Poza tym, o ile społeczeństwo białoruskie nie jest nastawione antyrosyjsko, to interwencja wojskowa, jakakolwiek by ona nie była, rosyjska, ona jednak by zantagonizowała społeczeństwo białoruskie, a Rosji nie jest to potrzebne przecież. Najbardziej prawdopodobne jest to, że Rosja, prowadząc przećwiczone już i to wielokrotnie i w różnych wymiarach działania hybrydowe, na przykład związane chociażby z informacją, z dezinformacją, z dywersją wszelkiego rodzaju, będzie dążyła do tego, żeby albo utrzymać w tej chwili Łukaszenkę przy władzy, oczywiście tak jak wcześniej pan Kłusiński mówił, pod warunkiem, że będzie tak tańczył, jak mu na Kremlu zagrają. Ale najprawdopodobniej, jeśli taki scenariusz się ziści, to tylko do pewnego czasu, dlatego że Łukaszenka na dłuższą metę już nie jest potrzebny raczej Rosji, więc będą szukać kogoś wygodniejszego, czy kogoś bardziej z ich punktu widzenia przewidywalnego również, bo to też myślę jest już dość irytujące dla prezydenta Putina, że Łukaszenka robi co chce, albo wydaje mu się, że może robić co chce. Przypuszczam, że tak to się będzie toczyło. Ponieważ pan doktor Jakub Olchowski zapowiadał, że musi trochę wcześniej nas opuścić, to zadał mu takie pytanie, które zaplanowałem w sumie na koniec dla nas wszystkich, ale żeby przed opuszczeniem nas spróbował powiedzieć, jakiego zdaniem będzie rozwijała się sytuacja na Białorusi w przyszłości? Czy ta rewolucja zostanie stłumiona i oczywiście to jest taka trochę futurologia, ale na podstawie tego, co analizowaliśmy, obserwowaliśmy, jak on to postrzega, jak pan to, panie doktorze, widzi? No to rzeczywiście jest trudne pytanie, bo już trochę ociera się o wróżenie, ale przypuszczam i myślę, że pozostali pewnie się zgodzą, biorąc pod uwagę również to, co zostało powiedziane dzisiaj. Przypuszczam, że Łukaszenka się skończy, ale że no, pani Cichanouska nie zostanie nową prezydent Białorusi i że będziemy jeszcze czekali jakiś czas na owoce tego, co się dzieje w tej chwili, ale zmiana się dokonała i jest to zmiana o charakterze jakościowym. Więc zmiany będą postępować. Natomiast jaki będzie efekt końcowy i za
za ile lat, to nie jestem w stanie powiedzieć. Natomiast ponieważ rzeczywiście muszę się z Państwem pożegnać, to czy mogę, bo mamy tutaj te pytania od widzów, czy właśnie tak sobie myślałem, że to pytanie numer dwa jest bardzo, bardzo ciekawe i czy ja mógłbym krótko... O polityce, tak, tutaj... Nie, o tym... No tak, w sumie tak. Znaczy to jest bardziej tu inny... Także... Ja nie widzę pytań, to nie mogę, nie widzę ich. No jest czat i tam można sobie to ja wyświetlić. Nie, chyba nie umiem na moim... A być może na iPadzie jakoś inaczej to działa. W każdym razie pytanie jest następujące. Polskim interesem jest trzymanie Rosji jak najdalej od naszych granic, a Białoruś jest bardzo zrusyfikowana. A w Polsce było więcej szkół z językiem białoruskim niż na Białorusi. Czy w ogóle jest szansa, by Białoruś była buforem przed Rosją, skoro Białorusini są prorosyjscy? To jest dobre pytanie i nie jest dobre pytanie, bo posługiwanie się językiem nie świadczy o tożsamości. To, że Białorusini posługują się językiem rosyjskim, wcale nie musi dzisiaj znaczyć, że są zrusyfikowani. I wcale nie muszą być antyrosyjscy, żeby byli naszymi dobrymi sąsiadami i rzeczywiście byli elementem takiego buforu między nami a Rosją. Wystarczy, żeby oni, niech oni będą prorosyjscy. Ważne, żeby oni mieli dobre relacje z nami, po pierwsze, a po drugie, żeby sami byli pewni własnej tożsamości białoruskiej, żeby się czuli jako naród etniczny, naród polityczny, a po rosyjsku mogą mówić. No proszę zwrócić uwagę, Irlandczycy w większości mówią po angielsku, a nikt im nie powie, że są Anglikami. I to samo dotyczy czy to Ukraińców, czy Białorusinów. Ważne jest, żeby oni byli świadomi swojej własnej tożsamości, a i tego chyba dotyczy w przeważającej mierze ta zmiana jakościowa, która się właśnie teraz na ulicach Białorusi dokonuje. Tak, dziękuję panie doktorze. Rozumiem, że musi pan nas opuścić. Już teraz my zbliżamy się powoli ku końcowi. Ja też. To jeszcze tylko dwa pytania i kończymy, dobrze? Nie, jedno. Jedno? No tak. Dobrze, w takim razie, żeby nie przedłużać już po ciężkim dniu pracy. Nie, to... muszę po prostu ja muszę do pracy właśnie. No. Ja rozumiem, dobrze. Może takie pytanie bardziej ogólne na koniec, czyli jak będą wyglądały w Państwa opinii, jak mogą wyglądać nasze stosunki z Białorusią w sytuacji, kiedy ta rewolucja zostanie stłumiona i wygra reżim Łukaszenki? Czy to się nie odbije na sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi, Kościoła katolickiego, mediów też polskich, tak, które tam wolnych mediów działających na Białorusi? I jak Państwo myślicie, jakie mogą być konsekwencje dla relacji polsko-białoruskich i ogólnie Unii Europejskiej z Białorusią? I z drugiej strony, jakie mogą być te relacje z Rosją? Pan Kamil już mówił o tym ewentualnym czarnym scenariuszu, ale może są jakieś inne alternatywne jeszcze możliwości rozwoju sytuacji. Zacznijmy może od pani dyrektor. Tak, znaczy ja naprawdę... Ja się pożegnam, przepraszam. Dobrze, bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Dobrej nocy, do widzenia. Do widzenia. Ja rzeczywiście też już ostatnie pytanie, dlatego że bardzo ważne zresztą, bo to przecież jest zasadnicze z punktu widzenia polskiego pytanie. No i co tu dużo mówić, no trzeba patrzeć na to realistycznie, to znaczy niewątpliwie skutki dla naszych relacji nie będą rewelacyjne, choć oczywiście trudno i dotychczasową sytuację uznać za znakomitą, natomiast niewątpliwie teraz można się spodziewać jakiegoś pogorszenia. Ja nie chciałabym tu być też Kasandrą, bo to też jest trochę tak, że są takie, samemu wywołuje się z wilka z lasu trochę, to jest tak, bo się tak spodziewasz tego, że na pewno będzie bardzo źle. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak do końca będzie. W przypadku Związku Polaków, no to myśmy przez 15 lat nie uzyskali rejestracji tego związku i on działał i oddziałał w zasadzie nielegalnie, chociaż w miarę swobodnie jakoś tam. No może ta swoboda być bardziej ograniczana, chociaż na razie chyba nic takiego jeszcze nie nastąpiło.
Jeśli chodzi o działanie polskich mediów, czyli na przykład Biełsatu, no oczywiście to myśmy też znowu nie byliśmy ani rejestrowani, ani żaden z naszych dziennikarzy nie był akredytowany. My jesteśmy jednym z mediów nieakredytowanych. No i w ciągu ostatnich wydarzeń, to zdaje się ostatnio Wiasna podawała ilość liczby represjonowanych dziennikarzy. Było tam na 90 represjonowanych dziennikarzy, 35 przypadków to dziennikarze Biełsatu, więc to znaczy 1/3 wszystkich represjonowanych, tych zanotowanych przez Wiasnę dziennikarzy. Więc no, czy to się pogorszy? Mam nadzieję, że bardzo się nie pogorszy. No cóż ja mogę na to powiedzieć. Natomiast oczywiście zaostrzenie sytuacji i no, osoba dosyć nieprzewidywalna, jaką jest w tej chwili Łukaszenka na czele, no, nie wróży najlepiej. To sobie trzeba jasno powiedzieć. Ale też z kolei nie jest to tak, że no czy pytanie jest, na co tutaj będzie stawiał w tej chwili, na co będzie stawiała Rosja i rosyjscy doradcy, którzy niewątpliwie są w tej chwili bardzo ważni, bo patrząc na informacyjną tą pawiestkę dnia, czyli to jak to wszystko wygląda, to wszystko wygląda jakby było poukładane w tej chwili już przez nich. Nie wiem, czy w jakim stopniu oni będą zainteresowani tutaj tym zaostrzaniem, żeby co, może potem Putin przyszedł z gałązką oliwną i powiedział, że trzeba wprowadzić tu pokój i spokój. No ale z drugiej strony rzeczywiście wejście zarówno militarne, jak i za pomocą służb specjalnych, czy na przykład służb porządkowych tak zwanych, czyli OMON-u na Białoruś, wydaje mi się bardzo niekorzystnym pomysłem, bardzo niekorzystnym. I wydaje mi się, że on będzie się starał tego uniknąć, to znaczy mnie się wydaje, że raczej się do tego nie odwoła, to są raczej straszaki. To są straszaki na Białorusinów, też na Radę, na Białorusinów normalnych. Jak ta sytuacja się rozwinie? Czy ja myślę, że ona krótkookresowo się pogorszy, a ostatecznie długookresowo się polepszy w końcu jakoś. Także ja jestem raczej, to jakby może brzmi paradoksalnie w momencie, jak tutaj znowu pałują protestujących, ale raczej jestem optymistką, bym powiedziała. Mimo wszystko jestem optymistką, dlatego że zdecydowanie potencjał, o którymśmy rozmawiali wcześniej zresztą, ten potencjał taki obywatelski i narodowy, to znaczy tak jak powiedział pan Olechowski, że ten naród nie musi w całości mówić po białorusku, choć ja oczywiście doceniam wagę kultury akurat. No ale to nie jest niezbędne, żeby mówił, żeby się czuł Białorusinami. I okazało się, że się czuje. Jeszcze nie jest może jasne do końca, co to znaczy, ale na pewno nie czują się ci ludzie Rosjanami. Więc i póki tak będzie, to dla nas jest bardzo dobra, to jest dla nas dobry zwiastun, bardzo dobry i ważny, bo to się też, tego typu procesy się nie cofają tak łatwo. To ja rozumiem zresztą naszych niektórych geostrategów wybitnych, którzy nie lubią o tym w ogóle rozmawiać, bo to jest takie skomplikowane czynniki, są te wszystkie czynniki, które tam kształtują, że tak powiem, reakcje społeczne. Łatwiej jest o wiele uwzględnić, że te interesy ma, ten ma takie, tamten ma takie, no ewentualnie jest parę zmiennych, można nad nimi popracować i na nich ułożyć jakąś teorię. Natomiast jak do tego wchodzi zmienna w postaci szeroko pojętego ludu, no to sytuacja się szalenie komplikuje, bo na ten lud wpływa już samo w sobie wiele zmiennych w środku. I w związku z tym tworzenie prognoz jest bardzo trudne. Ale tu myślę, że ta zmienna powoduje, że raczej jestem optymistą do przyszłości, choć krótkookresowo no też nie mogę powiedzieć. No, nie jestem tutaj, że tak powiem, hura optymistką, jeśli chodzi o ten krótkookresowy czas. Znaczy to, co się nas czeka zaraz teraz. To raczej uważam, że trzeba się przygotowywać. No trzeba się przygotowywać, no co tu mówić. No. Po prostu ciekawe, co powiedział właśnie ostatnio Andrzej Iwarionow, jeden z doradców, wieloletni doradców, były doradca Putina, który sugerował, że obecnie polityka Rosji na Białorusi, ona ma na celu, czy on sugerował, że Rosjanie w ogóle pomagają Łukaszence tłumić protesty. Ta polityka w tym momencie ma dwa priorytety. Pierwsze to jest selektywny terror i uderzanie w poszczególne osoby postrzegane za przywódców protestów, a dwa to jest działalność propagandowa, o której pan Kamil Kusiński już mówił wcześniej, czyli kwestie Russia Today i tak dalej, i tych politechnologów, którzy przyjechali i doradzają Łukaszence. To jest niepokojące, jeśli chodzi o te nasze przyszłe relacje, oczywiście, bardzo niepokojące. Tym bardziej, że on sugeruje, że Putin po prostu widzi, że istnieje zagrożenie odsunięcia
Łukaszenki, co może zagrozić tym planom integracyjnym, o którym pan Kuchiński mówił. A jeszcze na koniec to ostatnie pytanie właśnie o przyszłość. Wiem, że nie jesteśmy tutaj futurologami, ale mamy pewne doświadczenie, jeśli chodzi o badanie tego tematu, analizowanie tej sytuacji na Białorusi i obszarze paradzieckim, więc możemy niekoniecznie jedno, ale kilka nawet prognoz tutaj reprezentować i próbować powiedzieć, jak one się mogą, te stosunki polsko-białoruskie czy Unii Europejskiej z Białorusią w przyszłości układać. Znaczy, jeśli chodzi o mnie, nie, może tak wyczułem, że moja kolej może tak przypaść, to odnosząc się do kwestii stosunków polsko-białoruskich, też przyszłości tych stosunków przede wszystkim, tak? Byłbym pesymistą, jeśli chodzi o krótszą perspektywę. Mamy antypolską kampanię propagandową ze strony Łukaszenki, jak i w państwowych mediach. Mamy naprawdę insynuację ze strony Łukaszenki w najgorszym możliwym wydaniu. Takim okresie jest przed tego pierwszego dialogu, czyli z dialogu z lat 2008-2010. Ja pamiętam, wtedy zaczynałem pracę w Ośrodku Studiów Wschodnich w 2007 roku. Zawodowo Białorusią, chociaż amatorsko, po studencku czy po absolwencku zajmowałem się nią wcześniej. I obserwowałem w mediach białoruskich lat 2007-2008 naprawdę insynuacje najniższego lotu. Chociażby takie, że no tutaj mamy powrót tego, chcemy odłączyć ją do Polski, a karta Polaka, która wówczas wchodziła, jest folkslistą dla zdrajców ojczyzny czy zdrajców Białorusi. Ty patrzę na to z dużym analitycznym, czyli postaram się być pozbawionym emocji, ale jednak przerażeniem, ponieważ jest to w tradycji białoruskiej propagandy i antypolskiej propagandy. I spodziewam się tutaj różnych rzeczy. Też nie chcę być Kasandrą, chociaż nie wiem, czy ja znam, mogę być Kasandrą, ale nie chcę też wskazywać dokładnie, czego się mogę spodziewać, bo to może być zrozumiane jako sugestia dla władz białoruskich. Jeśli chodzi o Unię, o stosunki Unia-Białoruś, szerzej rozumiane, to też w krótszej perspektywie, dopóki Łukaszenka rządzi, no to mamy krach, mamy zapaść w dialogu i tutaj większych perspektyw nie widzę. Zarówno z punktu widzenia Warszawy, jak i z punktu widzenia Brukseli, za to jeden krótkoterminowy dylemat. Łukaszenka nie upada tak szybko, to już teraz widzimy. To jest jasne. Oczywiście jest pełne poparcie dla demonstracji, dla opozycji, dla tego szerokiego ruchu protestu. Powstaje jednak pytanie, ja powiem, ono jest zbyt trudne, ale postawiam takie pytanie, jak układać sobie w tym trudnym czasie relacje z Łukaszenką, czy w ogóle układać, to jest też inne otwarte pytanie, niemniej układać relacje z człowiekiem, który jest wciąż nieuznawanym zapewne, ponieważ nie wygrał tych wyborów w sposób uczciwy, ale jest kimś, kto rządzi na Rusi i komu podlega MSZ, MSW, nie wiem, Straż Graniczna, kwestie dwustronne i tak dalej. To będzie spory dylemat zarówno dla państw sąsiedzkich, jak i dla Brukseli. Dziękuję serdecznie. Drodzy Państwo, to była ogromna przyjemność i wielki zaszczyt, że miałem możliwość z Państwem podyskutować o Białorusi. Mam nadzieję, że to nie jest spotkanie ostatnie nasze, że jeszcze będzie możliwość podyskutowania. Temat jest, jak wiemy, rozwojowy i wiele, wiele dzieje się za naszą wschodnią granicą. Dziękuję jeszcze w imieniu Fundacji profesora Kurtyki i mam nadzieję, że jak powiedziałem, że jeszcze będzie możliwość dyskutowania o tym. Tutaj widzę, pan prezes pojawił się, też pewnie chciałby powiedzieć dwa słowa na koniec od siebie, tak? Tak jest. No, przysłuchiwałem się tej dyskusji, rzeczywiście no, jest ona niezwykle ciekawa. Bardzo Państwu za nią dziękuję. Myślę, że wszystkim towarzyszy takie wielkie poczucie momentu historii, że rzeczywiście mamy do czynienia z niezwykłym procesem. Nie wiemy, jak się on zakończy, ale czujemy, że dzieje się coś wielkiego, bo chyba takim rzeczywiście największym zdarzeniem to jest to odhibernowanie się
poczucia narodu czy społeczeństwa białoruskiego możliwości samostanowienia. Czegoś, czego nie było w zasadzie nigdy, odkąd Białoruś jest niepodległym państwem, nagle jakby okazało się, że to nowe pokolenie młodych ludzi, którzy już jakby nieco inaczej patrzą, może bez tego bagażu postsowieckiego na to, co na otaczającą ich rzeczywistość, no być może ono doprowadzi po prostu do przełomowych zmian. No i oczywiście chyba wszyscy trzymamy kciuki za to, żeby im się udało i życzymy im wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu jeszcze raz za udział w dyskusji. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Kłaniam się nisko. Szanowni Państwo, chciałbym zamknąć dzisiejszą debatę. Bardzo dziękuję szanownym prelegentom, panu moderatorowi. Zapraszamy do oglądania naszych kolejnych debat, śledzenia naszych mediów społecznościowych. Zachęcamy również do odwiedzenia naszej biblioteki imienia Janusza Kurtyki.